Każdy profil Euroline, obok zawartych na nim alergenów, posiada pasmo CCD do weryfikacji reakcji krzyżowych. Dzięki obecności pasma CCD, wynik testów Euroline jest bardziej precyzyjny w porównaniu do innych testów dostępnych na rynku. Pozytywne wybawienie pasma CCD świadczy o obecności we krwi przeciwciał anty-CCD, ale nie wskazuje jednoznacznie, czy miały one wpływ na wynik dla innych alergenów. Przeciwciała anty-CCD mogą zafałszować wynik, zawyżyć wynik pozytywny lub dać tzw. wynik fałszywie pozytywny dla alergenów, na które pacjent nie ma rzeczywistej alergii. Do alergenów zawierających CCD należą m.in. pyłek traw i drzew, warzywa, owoce oraz jady owadów. W każdym przypadku, kiedy pasmo CCD jest dodatnie, należy bardzo ostrożnie podejść do oceny wyniku, zwłaszcza w przypadku, kiedy uzyskano dużo pozytywnych pasm alergenowych, a pacjent nie ma objawów alergii. Jednym ze sposobów wykluczenia wpływu przeciwciał anty-CCD na wynik testu z krwi jest badanie z anty-CCD absorbentem. Ten specjalny odczynnik wiąże przeciwciała anty-CCD z krwi. Użycie anty-CCD absorbentu daje ostateczną informację o rzeczywistym poziomie istotnych z punktu widzenia alergii przeciwciał IgE.